Zdążyliście już przyozdobić swoje jajka? Mam nadzieję, że tak, bo to wielkimi krokami zbliża się Wielkanocna aktualizacja. Witam serdecznie z tej strony Snow i tak jak już powiedziałem, dzisiaj porozmawiamy sobie o Wielkanocnej aktualizacji. Dostaliśmy maila i dostaliśmy też filmik, w którym mamy pokazane różne rzeczy, także dzisiaj postaram się w takim telegraficznym skrócie opowiedzieć o tym, co nas czeka. Jak widzicie aktualizacja wejdzie w życie 25 marca, więc chyba idealnie za tydzień to będzie i myślę, że te wydarzenia świąteczne pojawią się pewnie gdzieś w okolicy, ja wiem, Wielkiej Soboty, coś w tym stylu. Wtedy bym się przynajmniej ich gdzieś tam spodziewał. Może Troszeczkę wcześniej, także to jeszcze zobaczymy. No właśnie, na początek zobaczmy, jakie będziemy mieli wydarzenie. Pierwsze co, to cudowna przyroda, więc będziemy mieli to wydarzenie, w którym zbieramy różne nagrody w ciągu 7 dni. Mamy też screena, więc od razu tutaj pokazuję. Myślę, że to jest wydarzenie, które znamy dosyć dobrze i nie potrzeba tutaj jakiegoś specjalnego ogłaszania, co tutaj będziemy robić. Oprócz tego będziemy mieli piknik wśród zieleni, gdzie razem z sojuszem będziemy tutaj sobie przyozdawiać ten nasz piknik. To jest takie też typowe wydarzenie sojuszu, które się pojawia raz na jakiś czas przy różnego rodzaju okazjach. Będziemy mogli tutaj też wymieniać rzeczy, które będziemy zbierać na nagrody, tak jak to jest zwykle przy tego typu wydarzeniach, które powtarzają się w miarę cyklicznie w Rise of Kingdoms. Do wygrania będą też wiosenne skórki. Tutaj polecałbym tylko tą do kawalerii, ponieważ dostajemy tutaj punkty życia i wydaje mi się, że ona jest po prostu najlepsza, najciekawsza z tych. No, chyba że komuś zależy specjalnie na wyglądzie, ale przypominam, że pędzelków niestety nie możemy używać na epickich skórkach, więc tutaj one nam się kompletnie nie przydadzą. Oprócz tego będziemy mieli też szkolenie drużynowe, tak to wygląda. Znowu te jajko, tutaj będziemy mogli pewnie kupić sobie te bilety i razem z drużyną losujemy. Tutaj są różne nagrody, inne ciekawsze, jedne mniej, możemy wybrać trzech dowódców legendarnych, żeby tutaj zdobywać ich rzeźby. Jeżeli maksujemy równocześnie kilku legendarnych dowódców, to może to być całkiem niezłe. Ja nie jestem tego fanem tego wydarzenia, ale ono jest naprawdę dobre, jeżeli potrzebujemy dużej ilości dowódców, dużej ilości złotych rzeźb. Także zobaczymy, może ja tutaj sobie zrobię tych moich właśnie dowódców dystansowych i Hermana Prima. Mógłbym coś takiego zrobić, więc ja się też chyba koniec końców zastanowię, jeśli będę robił to wydarzenie, to oczywiście Wam pokażę, jak to dla mnie wyglądało. Oprócz tego zmierzymy się jeszcze z Loharem, także tutaj też myślę, że fajnie. Zobaczymy. Może mi się uda też zdobyć jakieś wysokie miejsce, wtedy fajnie, no bo to będą kolejne złote rzeźby, także trening Lohara też przed nami. No to przechodzimy teraz do punktu drugiego i co ciekawe, kolejny scenariusz, jeśli chodzi o sezon podbojów i jeśli chodzi o KWK. Teraz mamy ich naprawdę dużo, tego się nie spodziewałem w ogóle. No ale fajnie, cały czas tutaj Lilith nas zaskakuje i bym powiedział, że to jest jedna z takich rzeczy, które naprawdę im wychodzą. Robią dobrze te nowe scenariusze KWK. Wydaje mi się, że większość z nich naprawdę pada na odpowiedni grunt. Fajnie się to grano, i tutaj też będziemy mieli pewne rzeczy nowe, albo można też powiedzieć, że dostosowanie takich rzeczy, które już były, ale połączenie ich w zupełnie nowym scenariuszu. W filmiku dostaliśmy mapę, i jak widzimy, będzie to KVK dla sześciu obozów. Mapa, powiem wam, że jest dosyć podobna do burzy manewrów. Mi się przynajmniej kojarzy, że te piąte strefy, to zobaczcie, to możemy walczyć właśnie tylko z jednym obozem. Później podejrzewam, że szósta strefa będzie wolna. Mamy tutaj też ołtarze, w których będziemy mogli walczyć. No i później siódma strefa przed Kingslandem, do której będą pewnie mieli dostęp bardzo duża ilość obozów, czyli cztery obozy do jednej takiej strefy i tam się będzie rozgrywać. Jedna się wydaje dużo większa od pozostałej, tam gdzie jest ziemia i, i, i ogień. Wydaje się, że tam jest tak jakby mniej miejsca w tej odpowiednio nad Ziguratem, ale może tak mi się wydaje tylko. No ciekawe, ciekawe jest rozwiązanie tej mapy, to oczywiście wszystko wyjdzie w praniu, ale tak wygląda mapa. A co poza mapą? Poza mapą będziemy mieli posterunki sojuszu, czyli flagi będzie można zmienić na posterunki sojuszu i będą one działać podobnie jak w KPK na pustyni. Teraz już chyba to KPK w ogóle nie istnieje, więc niektórzy z Was pewnie nie mają pojęcia o co chodzi. Ale polega to wszystko na tym, że w, w zwykłej fladze sojuszu, tam gdzie mamy na przykład jakieś jednostki, nasi oficerowie będą mieli możliwość dysponowania tymi, tymi jednostkami czyli będą mogli z flagi wysłać je na przykład do mobilizacji albo do innej flagi żeby walczyły w garnizonie. Jest to taki sposób dla graczy, którzy nie są aktywni, żeby gdzieś zostawili właśnie swoje jednostki w tych flagach i później możemy je gdzieś tam dysponować in, gdzie indziej. Czyli oficerowie tak naprawdę jakby dysponują naszymi jednostkami. Atakują nimi, i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć ciekawe. To mi się bardzo podobało właśnie tam, gdzie było to KVK na pustyni. To była jedna z takich fajniejszych rzeczy, więc zobaczymy to jeszcze raz, tylko w innym KVK, które miejmy nadzieję będzie bardziej popularne niż sama pustynia. Będą tutaj też dostępne odsłony flag sojuszu. To jest coś, co znamy już z KVK Ogień Wojny, że można właśnie sobie włączyć flagę, którą przez jakiś czas nie można atakować. Myślę, że strategicznie jest to w ogóle ciekawe wyjście. Także to oczywiście też będzie na plus. Oprócz tego mamy modyfikację Ołtarzu Ciemności, że można tam wejść wszystkimi, jakby jednostkami, które są w danym obozie i będą nam się te punkty liczyły, więc nie musimy być tylko i wyłącznie w jednej koalicji. A teraz dwie rzeczy, które wydają mi się bardzo ciekawe. Pierwsza to unikaty, co jest rzeczywiście unikatowe, bo to jest rzecz, której w Rise of Kingdoms jeszcze nigdy wcześniej nie było. Tutaj widzimy dokładnie, jak te unikaty wyglądają, i uwaga, unikaty, to uważnie musimy czytać, to nie są artefakty. Artefakty, które zmieniają umiejętności dowódcy, to nie jest to samo. Tutaj będziemy mieli unikaty, które będą zmieniać nasze jednostki. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład nie macie już jednostek łuczników, żeby wystawić gdzieś tam w marszu. A macie dowódców, i na przykład przestawiacie sobie, dajecie do marszu kawalerię, a dzięki temu unikatowi, ta wasza kawaleria tak jakby magicznie staje się łucznikami, czy w jakikolwiek inny sposób. Czyli można tak zrobić też. Że staną się piechotą, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj oprócz tego jeszcze dodatki do tego marszu, więc, no, naprawdę będzie to ciekawe. Myślę, że w takich KVK, gdzie ktoś już ma mało tych jednostek, albo na przykład wykorzystamy mnóstwo piechoty gdzieś tam, nie wiem, do garnizonu albo innych jednostek, to zawsze będzie można użyć tych innych, gdzieś tam dołączyć do mobilizacji. No i oczywiście też to może być przydatne do walki w polu. Myślę, że to też, na przykład, dla mnie to by było super teraz, bo ja nie mam tych jednostek dystansowych i gdyby, bym mógł to sobie zastosować, to bym zrobił na jednostki dystansowej i mógłbym na przykład łuczników sobie zrobić, żeby nimi strzelać z dystansu. Także dla mnie byłoby to fajne wyjście, no ale to dopiero będzie w KVK, które jeszcze się dopiero przed nami pojawi. Będą dostępne też umiejętności pomocnicze, czyli coś, co kojarzymy chociażby z Heroic Anthem, hymnu bohaterów, i tutaj też myślę, że to będzie bardzo, bardzo podobnie, właśnie jak w hymnie bohaterów. Tylko, że uwaga, to co jest tutaj ciekawe, to że te umiejętności będą tylko i wyłącznie plusem do tych marszy, które są w polu czyli nie będzie można używać tych umiejętności do mobilizacji i do garnizonów. Co oczywiście sprawi, że otaczanie flag, tak zwane swarmowanie flag będzie oczywiście mocniejsze, tak? No bo będziemy mieli dużo silniejsze marsze w polu i będziemy mieli słabsze garnizony. Także myślę, że to może być też takie KWK, w którym te flagi będziemy po prostu sformować. I to tyle, co dowiadujemy się o tym właśnie nowym KvK, nowym scenariuszu. Jestem ciekawy, co wy o nim myślicie. Mnie wydaje się ciekawe, ja lubię te takie dodatki, ja lubię nowe scenariusze. To myślę, że już doskonale o tym wiecie, więc jestem po prostu zainteresowany. Jestem ciekawy, jak to finalnie będzie wyglądało, teraz tych KvK się tyle pojawia, że one się chyba szybciej pojawiają niż można w nie zagrać, bo ja mam takie wrażenie cały czas, jeszcze kurczę tutaj bym zagrał taki scenariusz, a taki a niekiedy niestety nie ma możliwości, bo my na przykład teraz rejestrujemy się na KvK i nie mamy możliwości zagrać Nilu, którego nigdy nie graliśmy, nie mamy możliwości zagrać Ognia Wojny, które też byśmy pewnie chętnie zagrali, więc to już będzie trzecie KvK, trzeci scenariusz który nigdy nie grałem no i pewnie jakoś tam powoli będę próbował lobbować, żebyśmy rzeczywiście w to KvK zagrali. Skończyły się pionierskie sezony Ognia Wojny, i dlatego będą tutaj też zmiany. Czyli wszystko, co zauważono, że nie było dobrze, będzie teraz zmienione. Nie będę teraz tego całego czytał, bo też ciężko niekiedy się domyślić tych rzeczy, kiedy nie gra się danego KvK, jak to rzeczywiście działa, więc będziemy tutaj mieli jakieś zmiany w zaopatrzeniach i tak dalej. Będzie trochę szybciej można dostać dodatki do ataku, też nie wiem do końca z czym to jest związane, tak samo będzie jakaś zmiana limitów w sklepie sojuszów, co można kupić i za ile za zasługi. I myślę, że taką jedną z ciekawszych rzeczy, jeśli chodzi o te dyrektywy, bo zobaczcie, tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji o różnych dyrektywach, ale będzie taka informacja, że jeżeli sobie zrobicie tą flagę, która jest broniona i nie można jej atakować, to ona równocześnie nie będzie mogła być tą taką flagą strzelającą. Widziałem to dosyć często, że sojusze wykorzystywały to, czyli, właśnie budujecie sobie flagę, od razu robicie, brak możliwości atakowania tej flagi, no i ro, robicie, żeby ta flaga mogła strzelać do miast przeciwnika, wtedy naprawdę strategicznie jest to takie miejsce, które ciężko przebić, a łatwo zaatakować z tego miejsca, więc tutaj już takich możliwości nie będzie. Poza tym odsyłam do lektury. Myślę, że te osoby, które grały albo będą grały, w najbliższym czasie ten scenariusz, to się tym zainteresują, ale ci, którzy nie są z tym związani, to pewnie nie będą w ogóle tym zainteresowani, jak to wygląda. Mamy też nowe aktualizacje, jeśli chodzi o Arkę Ozyrysa i Ligę Ozyrysa, i tutaj też nie będę Was zanudzał czytaniem i opisywaniem wszystkiego, co tutaj mamy, jeśli, jeśli właśnie o to chodzi. Ale kilka takich rzeczy, które mogą być ciekawe. Czyli ta umiejętność ukryta, wartownia, czyli ta, która pozwala, że widzimy, gdzie są jednostki wroga, będzie teraz wyłączona z tych wszystkich umiejętności, które możemy mieć. Czyli każdy będzie ją miał i nie będzie ona nam zajmowała miejsca przy tych umiejętnościach, i myślę, że to jest całkiem niezła opcja. Oprócz tego będziemy mieli trzy nowe zupełnie umiejętności. Tak one wyglądają. Pierwsza jest związana z tymi atakami dystansowymi. No, jestem ciekawy, czy w lidze Ozyrysa pojawią się tacy, którzy będą tego używać. To by było naprawdę bardzo ciekawe. Zwiększamy dystans ich, ale o tylko 20%, i zwiększamy też ich moc, yy, chyba o 40%, tak. Tak czy inaczej, no będą po prostu silniejsze, ale czy ktokolwiek będzie ich używał, no nie wiem, nie wiem. Ciężko mi tutaj teraz odpowiedzieć, czy te wieloryby będą tego używały. Tak czy inaczej, mamy jeszcze jedną umiejętność, która sprawia, że kiedy będziemy zbierać surowce na mapie, to będziemy też dostawać więcej tych punktów energii, z których możemy później używać umiejętności. I ta ostatnia polega na tym, że będziemy zdobywać po prostu więcej tych punktów energii, więc znowu możemy używać więcej umiejętności. To są takie rzeczy, które myślę najbardziej interesują osoby, które są wkręcone w Ligę Ozyrysa, i teraz się mogą zastanawiać, czy, czy trzeba teraz robić zmianę, czy trzeba używać tych nowych umiejętności, czy nie. Na razie jeszcze ich i tak nie będzie, tylko się pojawią, kiedy Liga Ozyrysa jakby wejdzie w ten poziom. Playoff, i wtedy one mają wejść do gry, i chyba też wszystkie inne zmiany, z tego co wiem, mają właśnie wtedy wejść do gry, no bo Liga Ozyrysa już, już teraz rusza, więc nie zdążyliby z tą aktualizacją. Zmienił się też sposób rejestracji do arki Ozyrysa. Teraz będzie minimalna liczba graczy i zobaczcie, jest to minimalna liczba 15 graczy, czyli skończą się arki dla kilku osób. No, myślę, że to będzie problem, szczególnie na takim królestwie jak ja. Jestem, więc albo tutaj będzie rejestrowanie farmy na potęgę, to też jest taka opcja, żeby jakby sztucznie dodać tych, tych pozostałych graczy. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie, będzie wyglądało. Także pod tym względem się zmieni. Myślę, że tutaj będzie w ogóle wielu graczy, którzy będą bardzo nieszczęśliwi z powodu tego, co się wydarzy. No, ale tak czy inaczej, tak będzie. Plusem na pewno jest, gdy sojusz będzie mógł, zobaczcie, utworzyć trzy drużyny do gry w Arkę Ozyrysa. To na pewno będzie fajne, bo nie będziemy musieli tak dużo skakać pomiędzy sojuszami, żeby zagrać w tą Arkę Ozyrysa. Fajne, fajne. Myślę, że to jest naprawdę dobra zmiana. Oprócz tego rejestracja będzie też trwała dłużej, będzie trwała od środy przez trzy dni, czyli środa, czwartek, piątek. E, tyle będzie trwała. No to zobaczymy, myślę, że jak się zarejestrujemy, to jest też i tak kwestia chwili. Nie wiem, czy to jest akurat jakaś duża zmiana, no ale w każdym razie. Taka zmiana będzie. Oprócz tego w Lidze Ozyrysa będziemy mieli teraz, nie będziemy mieli możliwości oglądania tych właśnie pasków umiejętności wszystkich drużyn. To po prostu, żeby było sprawiedliwe, żeby nie można tam wkładać jakichś grypsów, że oni mogą użyć tej umiejętności albo nie mogą. Bo takie pewnie rzeczy już w tych finalnych rozgrywkach pewnie się działy. No i jak zwykle mamy też informacje inne, których mamy sporo i często tutaj też mamy ciekawe rzeczy. Mamy informacje o tym, że będzie nowa mapa w czempionach Olimpii. Czempioni Olimpii jakby mniej popularni. Może dzięki tej mapie coś się zmieni. Nie wydaje mi się, ale całkiem możliwe, że coś, coś tu się stanie. Jeśli chodzi o wojnę w kanionie, to będziemy mieli zmianę w wydawaniu tych monet. Jak na razie ja myślę, myślę, że tam można więcej razy atakować, a można tylko trochę, więc szczerze, to wydarzenie, jeśli chodzi o nagrody, na razie jest słabe. Może dzięki temu będziemy mieli coś, coś lepszego. Jeśli chodzi o zadanie, tutaj widzę młot i kowadło, jak jest zgromadzenie sojuszu, tam, że możecie zrobić zadanie, że wykuwacie jakiś ekwipunek, tutaj też zmiana na kultowy będzie się liczyła. Także to jest taka w miarę, powiedziałbym, oczywista rzecz. Mamy pakiet siedmiodniowy uzbrojenia w królestwach w sezonie trzecim, czyli że będzie można sobie właśnie lepsze uzbrojenia tam, wydaje mi się, zrobić. Kolejny myślnik, który tutaj mamy, kolejna rzecz jest bardzo fajna. Zoptymalizowaliśmy funkcję modułów ekwipunku. I zwiększyliśmy limit zapisanych modułów z 10 do 30. Super, to jest fajna rzecz. Tutaj jeszcze by się przydało coś takiego, żeby połączyli te moduły ekwipunku z modułem uzbrojenia, i wtedy już by było naprawdę pięknie. Gdybyśmy mieli 30 takich połączonych modułów, to ja już bym był super. Z tego zadowolony, ale jak widzimy, na razie nie będzie tego. Tutaj te skrzynie z fragmentami, że dostaniemy kamienie przemiany, zamiast te inskrypcje, które są epickie, które w sumie są nikomu już na teraz niepotrzebne, to też jest fajne. Będzie też jakaś optymalizacja otwierania skrzyń z uzbrojeniem. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. jest tutaj jeszcze pewnie parę rzeczy, o których nie powiedziałem, pewnie też o czym zapomniałem. Ale tak naprawdę z grubsza wydaje mi się, że powiedziałem o wszystkim, o czym tutaj można było powiedzieć. Także czekamy na nową aktualizację. Pewnie będziemy mieli przerwę na serwerach za tydzień, w poniedziałek. Podejrzewam, że od naszej siódmej rano przez jakieś 2-3 godziny serwery będą zamknięte, no i wtedy to wszystko wejdzie. Do gry. Tak podsumowując, to myślę, że te najważniejsze rzeczy no to wiadomo. Świąteczne wydarzenia, będziemy mieli właśnie nowy ten scenariusz KVK, no i ta zmiana w arce Ozyrysa. To co mówiłem, że nie będzie można już grać takimi małymi drużynami dwu, trzy, osobowymi, tylko będziemy musieli mieć co najmniej 15 osób. No, jestem ciekawy, jak to będzie rezonować w społeczności Rise of Kingdoms. Zobaczymy, myślę, że to też wniesie trochę więcej kolorytu w ogóle do tych rozgrywek, kiedy gramy arkę Ozerysa, ale to wszystko jeszcze przed nami. Zobaczymy. A ja na dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia, trzymajcie się do następnego razu. Cześć.